Witam Cię w internecie, a konkretniej na YouTubie, na kanale lifestyle'owo-rozrywkowo-edukacyjnym Puchacz. Tłumaczenie zasad działania Q&A w 2021 roku to zadanie dość karkołomne, także może pomijmy ten element. W ogóle taka refleksja mnie chwyciła, mimo że robię tę serię pytań i odpowiedzi na Waszą prośbę, to znaczy może nie konkretnie na Twoją, ale jest spora szansa, że na Twoją, dlatego że sporo osób mnie o to prosiło, to jednak czuję, że to jest takie, no już się chyba tego nie robi, nie wiem, tak jak z mojej obserwacji, jakby z twórców, którzy ja wiem, to taką formą interakcji czy odpowiedzi na pytania od widzów są z reguły live'y. Q&A chyba już wymierają, no ale kanał edukacyjny Puchacz, który jest takim trochę trendsetterem, jeżeli chodzi o treści lifestyle'owo-edukacyjne, właśnie przywraca tę formę interakcji z widzami do łask. Zacznijmy od pierwszej części, która będzie poświęcona odpowiedziom na pytania dotyczące mnie. Bo poza tym, że Puchacz to solidna marka, jedno z największych przedsiębiorstw edukacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, to także ja. No i wiele pytań, które na moją prośbę zadajecie, dotyczy bezpośrednio mnie i ja się chętnie sobą trochę podzielę i tego magicznego świata przed Tobą odkryję. Tak więc zaczynajmy. Nie ma niestety nikogo, kto mógłby moje pytania przeczytać. Nie dysponuję takim zapleczem, no niestety, odwołując się do tego, co mówiłem o tym przedsiębiorstwie. Jeszcze jesteśmy na etapie szukania ludzi, więc po prostu analogowo sobie wszystko spisałem, stąd ta kartka, to nie chodzi o to, że mam odpowiedzi tutaj spisane, bo ich nie mam i będę mówił prosto z mojego serca, ale jeżeli chodzi o same pytania, no to uczenie się ich miałoby niewiele sensu, więc zdecydowałem się pomóc sobie tym. I zaczynamy z grubej rury od takiego pytania, które pojawiało się dość często, to znaczy kim jestem? Zastanawiasz się nad tym, czy jestem studentem, czy może uczniem, czy może doktorem nauk humanistycznych. Moja aparycja, czyli mój wygląd, nic tak naprawdę nie sugeruje. To znaczy, gdybym powiedział, że jestem z pierwszej liceum, to może byś się trochę zdziwił czy zdziwiła, ale by było to możliwe do uwierzenia. A gdybym Ci powiedział, że jestem na studiach doktoranckich, to też byś w to uwierzył albo uwierzyła, no bo po prostu tak mieszanka genetyczna po prostu zdecydowała w moim przypadku. Ale odpowiadając na pytania i zaczynając od tego, że sprowadzę całe swoje życie do liczby, mam lat 22 i jestem obecnie na studiach. I faktycznie studiuję, chociaż mało aktywnie i nie jestem jakimś super przeżywającym swoje studia studentem. Jestem już po licencjacie, który zrobiłem z dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Było spoko, to znaczy studia w żadnym stopniu nie przeszkadzały mi, żeby robić to, co mnie serio interesuje. W sumie w moim przypadku to jest chyba najlepsza rzecz, co mogą studia zrobić, tak? Po prostu nie wchodzić mi za bardzo w drogę, a jednocześnie upewniać się, że przynajmniej część mojego życia bezpowrotnie jest stracona na siedzenie na zajęciach i zastanawianie się nad jakimiś całkowitymi pierdołami, które po prostu ja muszę zrobić po to, żeby ktoś tam w systemie punktów za prowadzenie zajęć ze studentami mógł właśnie te punkty zdobyć. Połączone mocno z tym pytanie brzmi, czym się zajmuję na co dzień? Czy może pracuję, czy właśnie tylko studiuję i próbuję sobie YouTube'a? No i tutaj odpowiedź jest nieco bardziej złożona, dlatego że pracuję i bardzo aktywnie uczestniczę w edukacji, nawet prowadzę zajęcia w niektórych szkołach. No i poza tym też prowadzę firmę marketingową, która na zlecenie dużych instytucji, takich na przykład jak Uniwersytet Jagielloński, pomaga marketingowo przekazywać wiedzę, jakieś tam ambitne kwestie w sposób trochę mniej ambitny, to znaczy po prostu łatwiejszy w odbiorze. Gdybym miał teraz wykroić jakąś część swojego życia i już nigdy do niej nie wracać, to na pewno byłyby to studia. To jest moment, w którym moja mama, oglądając to, dzwoni do mnie i mówi, że odcina mi internet. O Boże, nie! No to tu tędy, no to poczytaj. Ja się wykryć, mamo, dawaj! Często pytanie, które się pojawia, to jest mój związek z popkulturą i w ogóle z kulturą. To znaczy, jaką lubię muzykę, jakie oglądam filmy, czy oglądałem anime, tego typu sprawy. No więc, no właśnie po kolei odpowiadając w tej kolejności, którą w sumie zapomniałem. Jaką oglądam muzykę? Nie. Nie, to jest odpowiedź na te trzy pytania. Jakiej słucham muzyki? No tutaj pewnie dużo osób rozczaruje, którzy by chcieli na przykład się ze mną podzielić jakimiś swoimi inspiracjami albo dostać ode mnie inspirację w tym temacie. Nie wiem, może zostałem tak wychowany, a może to jest coś, co sam nabyłem, kiedy przechodziłem, nie wiem, granie w piłkę w okresie dojrzewania, ale nigdy muzyka nie stanowiła jakiegoś ważnego elementu mojego życia. No na przykład ostatnio bardzo dużo słucham muzyki, którą tworzy Sobel. Taki właśnie raper. Nie powiedziałbym, że to jest moja ulubiona
na muzyka, nie powiedziałbym też, że rap jest jakimś gatunkiem, który jest mi bliski, albo że jest jakikolwiek inny gatunek, który jest mi bliski. Bliski jest mi na przykład Janek Rapowanie, dlatego że jest to mój przyjaciel z czasów liceum, więc trzymam za niego kciuki. Jestem zdrowy, to moje wybory. Chociaż chyba on powinien trzymać za mnie, bo już raczej nie potrzebuję ich. Znaczy tych moich kciuków. Mógłbym nie mieć kciuków. I on by i tak sobie dobrze poradził. Jeżeli chodzi o filmy, które lubię, ostatnio film, który trafił w moje serce bardzo mocno i który z czystym sumieniem polecam, chociaż pewnie duża część widowni, jak zobaczy ten film, to nie będzie pod wrażeniem, ale pewnie części się spodoba, to jest Greyhound, czyli film opowiadający historię bitwy morskiej, w trakcie której zabijają się wszyscy, a wszystkim dowodzi Tom Hanks, który ma problemy, ale wychodzi z nich cało. I mimo, że zaspoilerowałem teraz jakby rozwiązanie tego filmu, no bo cały film dosłownie sprowadza się do tego, czy okręt tytułowy Greyhound przetrwa, czy też nie, no to i tak warto ten film zobaczyć, bo dynamika między scenami jest naprawdę kozacka. Lepsza niż u mnie na kanale i przyznaję to z czystym sumieniem, nie mam ambicji, żeby tutaj konkurować z Tomem Hanksem, który raczej nie montował tego filmu, ale i tak z nimi. A jeśli chodzi o anime, to znowu tutaj może dużo osób rozczaruje, ale nawet takie szlagiery, takie pozycje, które przełamały się do popkultury, nigdy nie były mi bliskie i nigdy się z nimi nawet nie zapoznałem. Jestem całkowicie nagi, jeśli chodzi o tę strefę właśnie wpływów anime. Mój poziom niekompetencji czy nieznajomości tematu jest tak duży, że nawet nie wiem za bardzo, czego nie wiem. W sensie nie jestem w stanie nawet wymienić tych pozycji, które powinienem znać, a ich nie znam, więc tutaj znowu pewnie wielkie rozczarowanie i kanał zostanie pogrzebany przez algorytmy YouTube'a, a szkoda, bo do tej pory radzi sobie naprawdę świetnie. Jeżeli to ma być gwóźdź do trumny, no to trudno, ale nie będę nikogo udawał i anime nie znam. Ale żeby wyjść może chociaż trochę politycznie, powiem, że pewnie jest doskonałe anime. Lepiej. No i na koniec tego takiego pierwszego poznania, jeżeli jakieś pytania ci się rodzą i chcesz mi je zadać dalej, no to czemu nie, jeżeli tobie odpowiada taka seria, no to mi jak najbardziej. Tak jakbym z tobą siedział i rozmawiał, tylko że mogę tego nie robić i jednocześnie z tobą porozmawiać, tylko nie wiedzieć, co ty mówisz, jak reagujesz na fakt, że w sumie nic ci wartościowego nie mówię. Jeśli chcesz zadać mi kolejne pytania, zrób to, to zrobimy tak kolejne i kolejne. A jeśli konwencja, w ogóle pomysł na fakt, żeby robić Q&A jest beznadziejny, to nie zadawaj mi pytań, proszę, no bo dopóki one będą, to ja będę myślał, że warto na nie odpowiedzieć. Dwa ostatnie pytania na koniec, które są takie, że trudno je do jakiejś kategorii przypasować, no to jest na pewno pytanie, co nagrzałe. No i tutaj moją odpowiedź jest tylko ananas, tak jak na pizzy, akurat ja jestem z tego obozu. Gdyby dało się być w obozie neutralnym, czy ananas na pizzy, czy nie, to tam bym się znajdował, bo jak mam go na pizzy, to nie wyrzucę, a jak nie mam, to jest też okej. Okay. No i tak samo z grzała, czyli takie, że wejpowanie. Nigdy nie paliłem papierosów i nigdy też nie uprawiałem vapingu. No to gdybym miał, że tak powiem, nagrzałe zainstalować jakiś smak, no to na pewno byłby to ananas. No i drugie pytanie od widza, który pyta, czy pół litra na głowę to jest dużo czy mało. Ja bym powiedział, że to jest ok. To jest z tego, co wiem, mniej więcej tyle, ile instalują w siebie członkowie Komisji Edukacji Narodowej, jak ustalają pytania maturalne na kolejny rok, albo jak zmieniają podstawę programową. Także jeżeli dla nich to jest odpowiednia dawka, to wydaje mi się, że można powiedzieć spokojnie, że to jest właśnie ok. Nie za dużo, nie za mało, ale w porządku. Dzięki, że obejrzałeś, czy obejrzałaś ten nietypowy materiał. Fajnie się z tobą zobaczyć w sposób taki niesprawiedliwy, że w sumie ja tylko jestem widziany, ale to jest w porządku. Te pytania i odpowiedzi podzielę na kilka, że tak powiem, epizodów. Kolejne epizody będą dotyczyć innych obszarów działalności tego kanału, albo mnie, albo czegoś innego. No tak, żeby po prostu to wszystko miało sens i też dało się to zamknąć w jakąś taką sensowną i nieprzytłaczającą całość. Przesyłam pozdrowienia z YouTube. Przez twojego dostawcę internetu prosto do twojego domu, mieszkania, czy też miejsca innego, w którym znajdujesz siebie.